Cześć, mam na imię Luiza i prowadzę bloga Skrzacik w ogrodzie. Dzisiaj będę uszczykiwać, to znaczy formować chryzantemy, bo minął już 15 dzień, od kiedy posadziłam je. Pokażę Ci zaraz, jak to się robi. Dlaczego uszczykuję końcówki chryzantem? Dlatego, żeby ładnie się formowały już w kule. Będzie mi później łatwiej je uformować i żeby była ładna z nich kula. W tym roku robię małe doświadczenie. Wszystkie chryzantemy zrobiłam w donicach, aby później mieć łatwiej. Żebym nie musiała wykopywać, tak jak w tamtym roku. I będę mogła od razu przenosić do tuneli foliowych. Po tygodniu po uszczyknięciu zasilę je kolejną dawką florowitu, czyli nawozu uniwersalnego, jakiego stosuję do uprawy chryzantem. Jak wiesz, efektem końcowym chryzantem, które są produkowane i uprawiane na wszystkich świętych, ostatecznym kształtem jest kula, szczególnie chryzantem drobnokwiatowych. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się spodobał filmik. Proszę Cię o łapkę w górę i o subskrypcję. Trzymaj się, do następnego razu. Cześć!